Watykan, jak wielu z nas wie, jest najmniejszym państwem na świecie. Choć ma on tylko 0,5 m² i około 500 mieszkańców, jest on dzięki głowie państwa, czyli papieżowi, krajem, który ma ogromny polityczny wpływ. Położony w samym środku Rzymu, jest on dla ponad miliarda katolików centrum ich wiary. Państwo jest wyłącznie pod władzą mężczyzn, jego mieszkańcy nie płacą żadnych podatków i jest jedynym krajem, który językiem urzędowym jest nadal łaciński. Ale dlaczego Watykan, który jest całkowicie oblężony przez Włochy, z tak małą powierzchnią jest w ogóle własnym i samodzielnym państwem? Na to pytanie odpowiemy sobie w tym materiale. Zapraszam. Patrząc na historię Watykanu, można odkryć, że już w VIII wieku papieże za tamtych czasów stworzyli tak zwane państwo kościelne, które ciągło się przez centralne Włochy. Papieże w średniowieczu byli władcami, świadomi swojej władzy. Z państwa kościelnego mieszali się do światowej polityki, przy czym koronowali cesarzy lub wysyłali wojsko w przeróżne tereny. Dopiero w roku 1309 papiestwo znalazło się w całkowitej zależności od korony francuskiej. Dlatego też zostali wygnani do Avignon we Francji, w którym spędzili ponad 70 lat. Było to w tym samym czasie, gdy panowała tam dżuma. Dopiero w roku 1377 powrócili oni do Rzymu i dopiero wtedy powstały pierwsze budowle wokół placu Świętego Piotra i tym samym została zlikwidowana ich wcześniejsza siedziba, która znajdowała się mniej więcej 5 km dalej. Gwardia szwajcarska, którą łatwo rozpoznać dzięki im strojom z renesansu, chronią papieża od roku 1506. Właśnie wtedy papież Juliusz II zażyczył sobie osobistej ochrony przez szwajcarską gwardię i od tamtego czasu też to tak pozostało. Gwardia szwajcarska jest najmniejszą armią na świecie, która jest aktualnie bardziej angażowana do odbywania ceremonii. Posiada ale ona również nadal dobrze wykształconych żołnierzy. I tak, do gwardii można jedynie się dostać ze szwajcarskim obywatelstwem. Powróćmy do historii. Lata później, bo w roku 870, król Wiktor Emanuel nakazał całkowite przejęcie Watykanu i tym samym papież tamtego czasu stracił swoją całkowitą władzę, gwardię, jak i terytorium. Państwo kościelne zostało tym samym całkowicie przejęte przez Włochy. Papieże nie zgadzali się na władzę włoskiego królestwa. Papież Pius IX nazwał siebie samego jako więźnia Watykanu. Ponad 60 lat przeróżni papieże nie chcieli opuścić Watykanu. Przez te wszystkie lata Włochy tolerowały Watykan, ale nie uważały go jako samodzielne państwo. Dopiero w roku 1929, dzięki traktatom laterańskim, Watykan zdobył własne oficjalne tereny. W traktatach była również podana suma, jaką otrzyma Watykan jako odszkodowanie. Wyniosła ona 1,75 miliarda lira, czyli przeliczając na złotówki około 4,1 miliona złotych. Na tamte czasy ogromna suma. Watykan użył tej sumy jako kapitał na start, czym samym mogli zapełnić państwową kasę. W traktatach jest również zapisane, że do Watykanu należą tylko tereny, które są oblężone murem. Do Watykanu należy Bazylika Świętego Piotra, Plac Świętego Piotra, jak i pałace i ogrody wewnątrz murów. Jednakże Watykan posiada również inne budynki poza swoim terytorium, jak letnia rezydencja papieża, jak i Uniwersytet Papieski, czy wiele kościołów, bazylik, ale również mieszkań, domy i to wszystko w centrum Rzymu. I to wszystko dzięki faszystowskiemu dyktatorowi Mussolini, który swoim podpisem oddał Watykanowi niepodległość. Watykan został uznany jako następca państwa kościelnego i otrzymał status niezależnego państwa. Od tamtego czasu posiada on własne obywatelstwo, własny bank, monety, znaczki, a auta mają własną rejestrację. Watykan jest monarchią elekcyjną, a panuje papież, który został wybrany przez kolegium kardynalskie. Papież jest ostatnim regentem Europy, gdyż raz wybrany pozostaje on głową Watykanu i katolickiego kościoła do śmierci lub tak długo, jak czuje on się w stanie dalej wykonywać swoje obowiązki. Do tej pory był tylko jeden papież, który przez powody zdrowotne oddał swoje obowiązki. Był to papież Benedykt XVI, który w 2013 roku wycofał się jako głowa Watykanu. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Chętnie pozostawcie propozycje na następne filmy w komentarzach i widzimy się w następnym materiale.